Artykuł 129. Punkt 1. Ważność wyboru prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. Punkt 2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie. Punkt 3. W razie stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory na zasadach przewidzianych w artykule 128 ustawa druga dla przypadku opróżnienia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej.